Wczorajsza sesja Rady Miejskiej w Korszach przebiegała spokojnie. Radni wysłuchali informacji burmistrza Korsz z działalności międzysesyjnej oraz z działalności spółki Korpec Energetyka Cieplna w Korszach za 2017 rok, którą przedstawił prezes spółki. Następnie miejscy rajcowie przeszli do punktu rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Korsze za 2017 rok. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, jak i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Korszach pozytywnie zaopiniowały wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Po dyskusji nad sprawozdaniami ostatecznie radni zagłosowali jednogłośnie za jego udzieleniem. Radni dokonali także zmian w budżecie na 2018 rok i w wieloletniej prognozie finansowej gminy Korsze. Korszeńscy rajcowie głosowali także nad ustaleniem wynagrodzenia burmistrzowi Korsz. Ostatecznie nie dokonano żadnych zmian, a wynagrodzenie burmistrza nie uległo zmianie. Niespodziewanie na sesji pojawił się temat smrodu, a mianowicie grupa mieszkańców z Glitain obecna na sesji zgłosiła pismem do Rady Miejskiej w Korszach problem ulatniającego się odoru z pobliskiego gospodarstwa rolnego. Na wskazany wyżej teren zostały przywiezione znaczne ilości odpadów z fermy drobiu, a panujące upały przyspieszyły rozkład martwych zwierząt. Feton rozrósł się nie tylko w miejscowości Glitainy, ale na całą okolicę, w tym na ulicę Korsz. Mieszkańcy nie mogli otwierać okien ani swobodnie oddychać. Pojawiła się plaga much, wszelkiego robactwa oraz gryzomie, szczury, myszy. Po jakimś czasie składowisko zostało przykryte folią, co nie odniosło zamierzonego skutku, gdyż w miejscowości nadal unosi się smród i jest pełno much. Z posiadanych informacji wynika, że to składowisko będzie funkcjonowało do czasu wypełnienia go na pola znajdujące się przy miejscowości. Udałem się tam na to składowisko z pracownikiem, również poprosili, żeby nas opisarniało. Dodałem obejścia tej wyzwy, no wtedy jeszcze nie była przykryta, pewnie teraz, no nie wiem, gdzie była przykryta, to jest przykryta ten. Zapach fatalny, rzeczywiście zapach fatalny i to fakt, że tak naprawdę całe udanie nadawało się tylko na spotkania po takiej wizycji. Pozwoliłem sobie również podjechać tutaj osiedla i faktycznie ten zapach dochodził jakby do osiedla. Więc kontaktowaliśmy się z sanepidem, kontaktowaliśmy się z WIOS-em, sporządziliśmy na tą okoliczność notatkę, więc tutaj no, może tą notatkę możemy nawet odczytać. Panie kierowniku, jak to wygląda? No, po prostu myślę, że było to działanie nieprzemyślane, bo wiadomo, obory jest potrzebny na pola, a szczególnie pod takie uprawy jak inaczej, bo teraz się ta firma zajmuje, ale rzeczywiście zapach jest nieprzemyślany. Natomiast tutaj wpływ burmistrza pewnie wyraźny no, jest nie aż tak duży, bo również interweniowaliśmy u właściciela. Ja miałem nadzieję, że po przybyciu. Notatka służbowa była sporządzona, czy spisana na koniec działań 26 czerwca o następującej treści. W dniu 21 czerwca około godziny 14 otrzymaliśmy telefoniczną informację z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej z Kętrzyna o pozyskanej anonimowej informacji o składowaniu paru zwierząt na terenie gospodarstwa rolnego w Gitanie. Wysłany patrol Straży Miejskiej stwierdził, że na terenie gospodarstwa składowany jest obornik. Taka informacja została przekazana do sanepidu. W dniu 22 czerwca około godziny 13 osobiście odebrałem telefoniczną informację od mieszkanki Glitain o strasznym smrodzie spadłych zwierząt składowanych w gospodarstwie w Glitainie. Wspólnie z panem burmistrzem udaliśmy się we wskazane miejsce. Na terenie zakładu stwierdziliśmy składowanie obornika drobiowego. Na miejsce dotarł również sołtys z sołectwa Glitain, który potwierdził, że jest to obornik przywożony z fermy indyczej z okolic Torunia. Na miejscu nie stwierdziliśmy paru ptaków, odpadów poobojowych, jedynie pióra i skorupki jaj. Skontaktowałem się z prezesem firmy w celu wyjaśnienia sytuacji i ustalenia, co firma ma zamiar zrobić z obornikiem. W odpowiedzi usłyszałem, że zakupiony obornik indyczy jest przeznaczony jako nawóz na pola uprawne, będące własnością zakładu i będzie zużyty po zbiorach.
Właściciel ma świadomość i wiedzę o unoszącym się przy tym zapachu i zabezpieczy składowany obornik folią, co powinno ograniczyć jego intensywność. Tego samego dnia przekazałem telefoniczną informację z interwencji do sanepidu Lubelszczyzna, gdzie powiedziano mi, że takimi sprawami zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. W dniu 25 czerwca wykonałem telefon do wieś w Olsztynie z informacją o zdarzeniu. Nie zastałem osoby zajmującej się tymi sprawami z powodu wyjazdu w teren. Kolejnego dnia rano udało mi się skontaktować z pracownikiem zajmującym się rolnictwem na terenie naszego powiatu, której przekazałem wszystkie informacje dotyczące podjętej interwencji. Pracownik wieś przyjął informację, stwierdzając, że gospodarstwo ma zatwierdzony plan nawożenia pól i może również takim nawozem nawozić pola. A jeśli nie ma tam składowanych padłych ptaków i zachowane są odległości od budynków mieszkalnych, ich instytucja nie podejmie interwencji. Natomiast w kwestii uciążliwości zapachowej nie ma możliwości stwierdzić ich intensywności, ponieważ nie obowiązują tu żadne regulacje prawne. To jest moja notatka z tych działań. Natomiast wysłaliśmy pismo po kontakcie telefonicznym do prezesa Agrofunduszu Mazury w Drogoszach o następującej treści. W związku z licznymi zgłoszeniami od mieszkańców miejscowości Glitajny o roznoszącym się przy tym zapachu ze składowanego obornika na terenie gospodarstwa rolnego w Glitajnach, mając na uwadze zdecydowanie pogorszony komfort życia mieszkańców, proszę o podjęcie działań polegających na likwidacji bądź maksymalnym ograniczeniu roznoszenia się odoru. Proszę o poważne potraktowanie problemu i niezwłoczne podjęcie działań. Po długiej dyskusji radni przekazali sprawę Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Korszach, która ma zająć się tym tematem. Pojawił się także miły akcent na sesji. O nim poinformował sołtys Gudnik. Korzystając tutaj z okazji, że jest pani tutaj redaktor, pani Ewa Babis, odnośnie chcę tutaj podziękować za program, jaki prowadzi odnośnie, szanowni radni, znacie temat droga 590. Również dziękuję dla pana burmistrza, że wziął w tym programie udział. No i efekt jest taki, że ta droga po prostu się prześwietliła, została wykoszona generalnie, taka w stronę do Biskupca, wycięte te zakrzaczenia. Oczywiście jeszcze tak nie do wszystko niedokończone. Chodzi o te krawędzie takie, które szczególnie utrudniały zjazd, mijania się i tak dalej. To też troszeczkę już ten rejon posmołował, tam zastrzegły to. No dlatego jeszcze raz pani redaktor dziękuję za ten program i myślę, że to pan burmistrz obiecał, że jeśli znajdą się pieniądze tutaj w budżecie i a pan marszałek też rzekomo obiecał kasy, no to miejmy nadzieję, że ta droga stanie się przejezdna od granicy unijnej tam Federacji Rosyjskiej do Olsztyna, do Biskupca. Także jeszcze raz serdecznie pani i panu burmistrzowi dziękuję.